Skoczkowie uwielbiają startować w Zakopanem. Wolfgang Loitzl darzy to miejsce nieco mniejszą sympatią. A wszystko dlatego, że przez wiele lat kojarzony był głównie z tym przedziwnym zjazdem po rozbiegu Wielkiej Krokwi. Więcej jest takich zawodników, którym się to zdarza i mu się to akurat zrobiło na zawodach. No, później się z tego wszyscy śmiali, natomiast ja go widziałem. Nie widziałem samej sytuacji, natomiast widziałem go jak zszedł, no, wesołej miny nie miał. To wspomnienie ostatecznie zatarło się chyba 1 stycznia w Garmisch, gdy Loitzl wygrał pierwszy konkurs w długiej, 13-letniej już karierze. Od początku tego sezonu Wolfi umacniał się w przekonaniu, że należy do najlepszych. Kciuki za to przełomowe zwycięstwo Loitzla ściskał nawet Adam Małysz. Na pewno z jednej strony życzyłbym Loitzowi, który jest już jakby również weteranem, który jak do tej pory jakichś wielkich sukcesów nie odnosił, a w tym roku ma naprawdę dobrą formę. Od lat pozostawał w cieniu. Najpierw Goldbergera czy Witthelsla, od niedawna Morgensterna i Schlierenzauera. Ale na złą opinię ten 29-letni żołnierz nigdy narzekać nie mógł. Cały czas solidnie, dobrze, równo, cały czas tak samo. Dziś wszyscy mówią o Loitzlu, że to najsolidniejszy skoczek w Pucharze Świata, że nigdy nie schodzi poniżej pewnego poziomu, ale to nie do końca prawda. Wolfgang ma za sobą znacznie potężniejsze kryzysy niż Adam Małysz czy Martin Schmidt. W sezonie 2002-2003 tylko 3 razy zakwalifikował się do najlepszej 30 Pucharu Świata, a w klasyfikacji generalnej zajął 60 miejsce. W ogóle zaledwie 2 razy w karierze kończył sezon w czołowej dziesiątce. Na podium stał w życiu 10-krotnie. Z czego 5 razy tej zimy. Zacząłem ten rok idealnie. Teraz marzę o kolejnych zwycięstwach. Jednego Loitzlowi odebrać nie można. Nie ma w tej chwili w Pucharze Świata skoczka, który latałby i lądował w lepszym stylu. By go pokonać, trzeba więc frunąć dużo, dużo dalej.